Hej, hej, z tej strony Lunik. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Gramy w Last Day on Earth Survival. Tak więc w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, wracamy znowu do trybu poradnikowego. Pokażę wam, co możecie znaleźć na zimowych strefach. Wybierzemy się również na jesienne strefy. Tak więc dowiecie się, co możecie tam ciekawego znaleźć. Jaki strój w ogóle wam jest potrzebny, żeby tam przetrwać na tych strefach, jakie narzędzia wam są potrzebne do wydobywania tam potencjalnych surowców, no i oczywiście jak się w ogóle tam dostać, czyli wiecie, jaki transport i tak dalej, i tak dalej. Tak więc zapraszam do oglądania. Dobra, ludzie, także na początku zaczniemy sobie od zimowej strefy, ale zanim pójdziemy na tą zimową strefę, to pokażę wam, jak w ogóle odblokować te strefy. Tak więc, jak jesteśmy na mapie, przesuwamy sobie kursor tutaj niedaleko farmy i widzimy tutaj tą wieżyczkę, co nie? I na początku, jak jeszcze bo nie macie na początku tych stref tutaj odblokowanych, aby odblokować te strefy, musicie dostać się do tej wieży tutaj. I tutaj musicie dać generator, który możecie zbudować w bazie. Generator można też zdobyć z rajdu na przykład, ale rajdy są od 150 poziomu dopiero. Tak więc nie mylcie tej wieży z tą tutaj, co jest, bo do tej wieży nie potrzeba generatora. Tylko do tej wieży potrzeba generator i wówczas nam się odblokują tutaj te 4 strefy. Dodatkowo jeszcze dodam, że jak odblokują się te 4 strefy, to w tym miejscu pojawi wam się jeszcze bot do zrajdowania. No nie ma jakiegoś zbytnio tam nie wiadomo jakiego lootu, ale coś tam ma. No i oczywiście, żeby przetransportować generator z bazy, potrzebujecie mieć chopper zbudowany, także warto o tym pamiętać. Jak macie zbudowany generator, a nie macie choppera, no to nie dostaniecie się do tej wieży, także musicie mieć koniecznie chopper. To trzeba zanotować. Dobrze, tak więc zaczniemy sobie na początku, tak jak mówiłem, od zimowej strefy. Na koniec, jak już zlutujemy całą strefę, w sensie jak wymienię wszystkie najważniejsze aspekty na tej strefie, pozbieram tam najważniejsze rzeczy, to wyświetli wam się lista i z każdej strefy będziecie mieć listę, która wam będzie dokładnie pokazywała, jakie surowce możecie tam zdobyć. Czyli będzie tam opis skrzynek, jakiś tam ród i tak dalej, i tak dalej. Tak więc dobra, co możemy znaleźć na tej strefie? Na tej strefie możemy znaleźć przede wszystkim rudy miedzi, także można tutaj wykopywać rudy. Aby wykupować rudy, potrzebny nam jest ten kilof, czyli kilof żelazny, niezwykły kilof, bo zwykłym kilofem nie wykopiemy rudy miedzi. Tak więc ruda miedzi to tu jest jakby najważniejsza rzecz. Następnie dodatkowo możemy jeszcze znaleźć tutaj różne rzeczy, na przykład jest rozwalony czołg, przy którym możemy też znaleźć jakieś itemki. Czasami się trafiają koła do ATV, czasami można trafić Winchestera na przykład. Jest jeszcze skuter, w skuterze też jakieś itemy można zdobyć. I jest jeszcze iglo, ale żeby do iglo się dostać, musimy mieć true frienda, czyli musimy mieć pieska, który będzie za nami chodził. Bez tego się do igla nie dostaniemy. Tak więc reasumując, na razie czerwona strefa i żółta strefa jest praktycznie podobna. Oczywiście w czerwonej strefie jest troszeczkę więcej materiałów jak w żółtej, ale na tej samej zasadzie. Czyli tak jak tutaj znajdziemy na przykład ten czołg rozwalony, to tutaj też znajdziemy ten czołg rozwalony, bo to są zimowe strefy i to jest wszystko jakby jednakowe. Ok, jeszcze taka dodatkowa informacja. Na czerwonych strefach możemy znaleźć blueprinty czasami do broni. Na czerwonych strefach zawsze jest większa szansa na przykład niż na żółtych, żeby znaleźć jakiekolwiek blueprinty do broni. Mogą być nawet niebieskie blueprinty do karabinów i do broni białych, także warto o tym też pamiętać. No i tutaj na tej zimowej strefie jest też duża szansa na znalezienie pieska rasy husky. Także też jest spoko opcja. No i ostatnia najważniejsza sprawa, czyli zombie. Tutaj jest troszeczkę trudniej na tej strefie, bo tutaj znajdują się zombie. Takie jak na przykład Numb Zombie albo Frozen Bloater, czyli na przykład te zombiaki, które występują na czwartym piętrze w bunkrze Alpha.
No i z nimi jest taki problem, że w momencie, kiedy was uderzą, powiedzmy, że wcześniej im zadaliście jakiś damage, a one was uderzą i regenerują sobie HP. Tak więc musicie o tym pamiętać też. Okej, moi drodzy, także weszliśmy do strefy zimowej tutaj. No i oczywiście najlepszym sposobem jest tutaj kucnięcie powolutku, powolutku, na spokojnie, nie ma co się spieszyć. Jak widzicie, już pierwsi wrogowie są na horyzoncie. I tutaj, gdzie pokazuję kursorem, to jest właśnie ruda miedzi, którą możemy wykopywać. Ja wziąłem sobie tylko jeden kilo, tak wiecie, żeby wam pokazać. Generalnie mogę dodać od siebie, że nie opłaca się zbierać tej miedzi ze strefy zimowej. No bo zajmuje to bardzo dużo czasu, a możecie już mieć zdobyć, na przykład przerabiając, nie wiem, przykładowo baterie. Jest bardziej opłacalne. Dobra, i jeszcze jak widzicie, te zombiaki to są jedyne zombiaki, jedna strefa, na której zombiaki się poruszają po strefie. Także uważajcie, bo oni się tutaj przemieszczają. Dobra, więc tak, najlepszy sposób na zabicie tych frozen blotterów. Dobra, wcześniej się nie udało, musiałem jeszcze raz przyjść. I najlepszy sposób, żeby tutaj zaatakować akurat nie te zombiaki, nie Toxic Abomination. Najlepszy sposób, żeby zaatakować Frozen Blotterów, to jest uderzenie ich piłą i później najlepiej dobicie z shotguna. Oczywiście jak nie macie shotguna, możecie użyć innej broni. Ale najlepiej mieć, tu polecam akurat, co znaczy, że najlepsza jest od tyłu, żeby im zadać największy damage, najlepsza jest piła. Bo na przykład patrzcie, jak tutaj weźmiemy, tego uderzymy, to jeszcze mu zostaje trochę HP. Ja akurat mam ulepszoną piłę, także u mnie zadaje spory damage. Ale wy jak nie będziecie mieli, to na pewno im zostanie więcej HP. Także shotgun to jest taki najlepszy sposób na dobicie ich. No dlatego, że właśnie oni jak was uderzą, no to regenerują się cały czas HP. I najlepiej ich trzymać na dystans generalnie, o to chodzi. Tak więc piła i na przykład shotguna dobić. No kurde. Dobra, więc tak jak mówiłem, uderzenie z piły, uciekamy i z shotguna dobijamy ich. To jest jeden z lepszych sposobów. Dobra, tak więc na razie, jak z tego co widzę, nie ma tutaj jakichś specjalnych obiektów, czyli na przykład tego czołgu rozwalonego. Tutaj standardowo możecie znaleźć też te skrzynki zwykłe. Często tu się też trafiają skrzynki z burglarem. Także to jest spoko. Oczywiście nie musicie zawsze walczyć z tymi zombiakami, możecie starać się ich wyminąć. To też one nie mają tutaj takiego. Nie agrują się tak jak na innych strefach, tak szybko. Tutaj musicie troszeczkę bliżej podejść do nich, żeby zagrywały się. Kiedyś podobno tutaj leciały z. Bo też są tutaj Toxic Abomination. Z Toxic Abomination leciały czerwone kupony, ale chyba to zmienili. Przynajmniej jak ja próbowałem ostatnio, to mi nie chciały lecieć czerwone kupony. Dobra, są jakieś oczywiście wilki. Możemy sobie mięsko pozbierać tutaj. Zawsze spoko opcja. Tak więc dobra, tutaj na razie nic nie ma do lutowania lepszego. Jakbyś jakiś burglar trafił, fajnie by było. No ale nic tu na razie nie ma. Ale ja muszę i tak sobie zbierać, bo ostatnio to mam takie braki. W bazie. Wszystkiego mi brakuje dosłownie. Dobra, tutaj widzę jakaś skrzyneczka, jest jedna, druga. Tu jest nawet z burglarem chyba, jedynką. Proszę bardzo. No i patrzcie, pięknie, granacik. I o to właśnie chodzi. Możecie tutaj tak przemieszczać się między tymi strefami. Kurde, tu już by było trochę ciężej. Jest dużo tych zombie w pobliżu. Jeszcze się zagrował numb. Szybko go zabiję. Maczetka. Dobra. Teraz weźmiemy się za kopanie tego Coopera. Tak więc jak mamy już ten kill off, to tu sobie kopiemy Cooper.
Jak wyjdę ze strefy, to wam dokładnie powiem. Pokażę wam tą listę, jakie możecie tutaj rzeczy znaleźć. Tak więc jeżeli wykopiemy sobie tutaj tą rudę, to prawdopodobnie od jednej do dwóch sztuk możemy z tego wyciągnąć. Także jeśli o tą strefę chodzi, to by było wszystko. Czasami sobie możecie też pobiegać w poszukiwaniu właśnie pieska, bo one gdzieś też są na przykład na tym, na krawędzi strefy. Ale tu na razie nie widzę. Tutaj na razie nie widzę nic. Jeszcze zobaczę, troszeczkę pochodzę. No ale chyba nic nie ma. Okej, teraz jesteśmy na żółtej strefie zimowej. I spróbujemy jeszcze tutaj znaleźć te inne obiekty. Może się uda znaleźć jakiś skuter, igla albo coś, żeby wam tylko pokazać. Jeżeli nie, no to niestety musicie mi wierzyć na słowo. Ale da się coś takiego tutaj znaleźć. Jeszcze troszeczkę pobiegam. Myślę, że wszystko wam powiedziałem, już co najważniejsze. O, proszę bardzo, macie tutaj skuter. Jest skuterek rozwalony. Taki skuter mogliście spotkać na ostatnim evencie, który był. W sensie sezonie. Można znaleźć jeszcze taki czołg zniszczony, taki w śniegu jakby. No tu go niestety nie widzę. Trzeba też uważać na te zębiaki, co się poruszają. Są troszeczkę irytujące. O właśnie, jeszcze musiał to w tą stronę skręcić, jak na złość. Tak więc generalnie od siebie dodam, że nie polecam chodzić na tą strefę, bo jest to, wydaje mi się, strata czasu. Jedyna opcja, dla której mógłbym tutaj poświęcać czas, chodzić tutaj, no to są skrzynki z burglarem, w których możemy znaleźć blueprinty bądź granaty. Gdzie oczywiście na czerwonej strefie jest większa szansa. No jeszcze się zagrowali na mnie. Przebiegnę tak szybko, jeszcze może na szybko znajdę chociaż ten czołg, ale raczej nie. Także dobrze, totalne podsumowanie. Dla samej rudy miedzi nie opłaca się tutaj chodzić. Ale tak jak mówię, opłaca się na pewno chodzić tutaj po skrzynki burglara, w których można znaleźć oczywiście granaty czy też blueprinty. Tak poza tym to raczej się nie opłaca. No i ogólnie dodam tak dodatkowo od siebie, że fajnie by było, jakby zrobili tutaj bunkier gdzieś w tej strefie zimowej. Nie wiem, tu może na środeczku jakiś bunkier, jakby fajnie był. No, hej. Okej, moi drodzy, teraz przenosimy się do strefy jesiennej, przepraszam, w której możemy znaleźć takie rzeczy jak na przykład silniki w samochodzie, które są też potrzebne do rajdu, w sensie do zadań od rajderów. Oczywiście możemy tutaj ścinać drewno dębowe, które jest potrzebne do budowy naszej bazy, do stawiania konkretnie kamiennych ścian. Podłóg. No i oczywiście można znaleźć tutaj też skrzynki z burglarem, tak samo jak w przypadku zimowych stref, także też jest spoko opcja. Możemy tutaj zdobyć grzybki. Grzybki są potrzebne bodajże do kuchni, jak sobie zbudujemy, do jakichś potraw też. No i poza tym chyba to wszystko. Dodatkowo jeszcze tutaj też trzeba uważać na strój. Co prawda nie potrzeba nam stroju tutaj z futra, ale na pewno jak będziemy się latać na golasa, to też zaczniemy powoli zamarzać. Także przynajmniej w taktikalu, tak minimalnie, żebyśmy chodzili. Tutaj też warto pamiętać o tym, że tu są te same zombiaki, które są na innych strefach, czyli na tych podstawowych tutaj i tutaj, tylko że jest ich bardzo dużo. Tak więc dobra, przechodzimy sobie do tej strefki. Ok, jesteśmy już na jesiennej strefie, także dodatkowo wam jeszcze powiem na samym wstępie, że musicie
uważać, jak się tutaj przemieszacie do tej strefy, bo tutaj jest bardzo dużo toxic spitterów i generalnie to pamiętajcie też o tym, że jak przemieszczacie się za pomocą choppera, no to wtedy, jak jesteście w strefie, to wtedy siedzicie na motorze. Czyli macie jeszcze jakby, musicie jeszcze zejść z tego motoru. No i w tym momencie na przykład mogą was zaatakować Toxic Spittery. No, czyli wiecie, nie będziecie na przykład mogli zsiąść z motoru, będziecie zablokowani. Zablokują wam drogę. Także ja polecam od siebie tutaj jednak udawać się na za pomocą energii, jeżeli macie taką możliwość. A jeżeli nie, no to po prostu uważajcie trochę, bo tu jest od cholery Toxic Spitterów. Tutaj często też śmierdzimy, tak więc trzeba uważać na to. I dobra, lecimy sobie. Ja tu już sobie strój zmieniłem na taktyczny, na ten wojskowy. Tu jak widzicie jest te drewno dębowe, które ścinamy. Zaraz troszeczkę więcej o nim powiem. Na początku tutaj może poszukam jakichś skrzynek. W międzyczasie porozwalam zombiaki. Oczywiście tutaj ta sama zasada, czyli bronią dwuręczną uderzamy od tyłu, wówczas zadając potrójny damage, no i później dobijamy jakąś maczetą albo rurką czy czym tam chcecie. No tutaj już nie jest tak ciężko jak na zimowej strefie, bo tu są też te podstawowe zombiaki. Oczywiście, ale trzeba się jednak pilnować mimo wszystko. O, tu taki mały tip jeszcze. Czasami jak te floater bloatery albo te toxic abomination skaczą, to oni mogą się nawzajem wykańczać, czyli po prostu damage zadają sobie. Nie jest to jakiś duży, ale zawsze to jest coś. Widzicie, mnóstwo z tych toxic spitterów. To są irytujące bestyjki. Biegną kolejni. Dodam wam jeszcze, bo nie powiedziałem wam tego na zimowej strefie, że wiecie, czasami się tutaj pojawiają boty, nie? I musicie pamiętać o tym, że jak bot wyjdzie ze strefy, to wszystkie zombie automatycznie się na was agrują, które się wcześniej zagrywały na tego bota. Także pamiętajcie, że czasami może was cała grupa zombie zaatakować, będziecie się zastanawiali dlaczego. No to właśnie dlatego. Tak więc dobra, na razie widzę, tu są jakieś podstawowe skrzynki. Kolejny Toxic Spitter biegnie. Dobra. Także w międzyczasie, jak już tu sobie będziemy szukać tych skrzynek, to wam powiem coś o tym drewnie, jak to zbieracie w ogóle. Więc oczywiście tutaj, tak samo jak w przypadku zbierania tam na zimie rudy miedzi, potrzebujecie mieć żelazną siekierę. Tam akurat trzeba było mieć żelazny kiel, w tym musicie mieć żelazną siekierę. No, zwykłą siekierą nie wydobędziecie drewna dębowego, także pamiętajcie o tym. No i oczywiście tutaj, ja wam pokażę, tu troszeczkę się dłużej ścina te drewno niż te zwykłe. Bodajże 7 chyba hitów, czy 8. O, po 2 sztuki wydobywamy, czasami po 3. Tutaj też można sobie umiejętność zwiększyć, jak będziemy levelować. Że jest szansa, że nam wypadnie dodatkowy pniak. Czyli w tym wypadku wtedy wylatują nam 3 sztuki drewna. I oczywiście warto zbierać na pewno to drewno. Przyda się do budowy bazy, do umocniania naszych ścian, oczywiście przed raidersami, żeby się chronić. Także gorąco polecam tutaj chodzić, jak tylko macie możliwość. Co do skrzynek, no nie widzę na razie tu burglara, ale wierzcie mi też na słowo, że często się tutaj pojawia. Na pewno częściej niż w tych strefach podstawowych, przynajmniej tak mi się wydaje. Ja zawsze tutaj na pewno częściej zdobywam. No i jak zauważyliście pewnie, jest tutaj mnóstwo zwierząt. A konkretnie mnóstwo lisów, z których możecie pozyskać na przykład futro do tego stroju na zimę. Nie polecam też tego zbierać za dużo, bo futro tutaj w tej grze nie jest aż takie potrzebne. Tutaj bardziej chodzi o mięso na przykład. Więc dobra. Nic tutaj nie widzę. Nie widzę tutaj tych lepszych skrzyneczek. Obszukam jeszcze tylko te, co są.
Pójdziemy sobie jeszcze na żółtą strefkę, zobaczymy, może tam się poszczęści. Wydaje mi się, że to już jest raczej wszystko, co powiedziałem o tej strefie jesiennej. No czasami możecie znaleźć, czasami wam się mogą zrespić boty, które na przykład mają Vintoreza. No i jak ich zabijecie, no to ten Vintorez może wylecieć. Nie jest to duża szansa, bo zazwyczaj ja mam takie szczęście, że akurat mi nie wylatuje. Ostatnio w ogóle kiedyś częściej. Także dobra, to by było wszystko. Idziemy sobie jeszcze do żółtej strefki na chwilę. Dobra, przeteleportowałem się jeszcze na żółtą strefę szybko. Zobaczymy, czy tu coś trafimy. Oczywiście musicie pamiętać o tym, że na żółtej strefie jest mniejsza szansa, że traficie jakieś te lepsze skrzynki. Na czerwonej jest zawsze większa szansa. Tam też jest niebezpieczniej bardziej. No i z tego wiadomo, że jest lepszy lucik. Dobra, widzę, że mi się maczeta już kończy powoli. Mam jeszcze na szczęście rurkę. No i jeszcze dodatkowo zapomniałem powiedzieć na tamtej strefie. Jak drewno sobie ścinacie, to najlepiej ustawić sobie, tutaj w ekwipunku macie tryb automod i oczywiście drewno sobie porozdzielać, czyli wiecie, na przykład jak powiedzmy nazbierali sobie 20 sztuk, no to sobie dajcie split i po całym ekwipunku i wtedy automatycznie wam zbiera. No wiecie, żeby po prostu musicie tak rozdzielić to drewno, żeby na przykład przypadkowo wam nie zbierał później jagód, czy kamieni, czy tego drewna, broń Boże, żeby wytracać tamtą siekierę na to drewno, na te zwykłe, bo to też jest grzech. Dobra, jeszcze się przebiegniemy, nie będziemy się poddawać, może coś znajdziemy fajnego. O, widzę, że się tam klepie ktoś. Przyłączymy się. Powiem wam, że najlepszy sposób, jak się bot klepie z tym, z zombiakami, to jest po prostu poczekać, aż on sobie tam, wiecie, będzie walczył z tymi zombiakami, tam ewentualnie go zabiją. Bo zawsze to jest zaoszczędzona jakaś amunicja, bądź broń. A wiecie, czasami, często botom nie wylatują bronie, które trzymają na przykład w ręku, czyli Glocka. Na przykład wiecie, by strzelał do zombiaka, wy sobie zaoszczędzicie tym samym broń. Poczekacie chwilę, to później dopiero go zabijecie. Jak już będzie na przykład uciekał albo coś. Dobra, tu jest jeszcze skrzyneczka jakaś. Ale jak widzicie, ostatnio nam krab jakiś siada, ale to pewnie dlatego, że nie użyłem, nie nakarmiłem piesków i nie użyłem ich umiejętności. Będzie też poradnik o tym, o tych pieskach, bo naprawdę dzięki pieskom możemy zdobywać lepszy lucik. Także nagram taki poradnik, powiem wam dokładnie, o co z tym chodzi. Możecie napisać w komentarzu, czy w ogóle chcecie taki poradnik, żebym wam wytłumaczył tam wszystko o pieskach, jak to dokładnie wygląda. Także dobra, to by było wszystko już stąd, także wychodzimy. Okej, tak więc to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że w jakiś sposób wam pomogłem. Pomogłem wam zdecydować, czy wybrać się na te strefy. Czy na pewno wybrać się na strefę zimową, bo wydaje mi się, że jesienna jest na pewno bardziej opłacalna. Tak więc, jeżeli odcinek wam się spodobał, nie zapomnijcie oczywiście o ocenie, zostawcie lajka. Kto jeszcze nie subskrybuje mojego kanału, zachęcam do subskrypcji wraz z dzwoneczkiem. Napiszcie fajny komentarz. Dzięki, że oglądaliście ten odcinek. Do następnego. Hejo.